dobra. Trzeba tu zestrzelić. Kogo tu zestrzelimy dzisiaj? They just secure you by rope, by a special system, and you can just stand on the edge about 100 something meters. And that's fucking cool, even for me, okay. Dzisiejszy dzień jest kontynuacją tego, co się działo wczoraj. Alex, który nam pokazał tamte atrakcje, dzisiaj pokazuje nam morze. Znaleźliśmy super miejsce. Wszystkim polecamy serdecznie tu przyjechać, rozbić się, zostać pod namiot, kamperem, samochodem, whatever. Miejsce jest nad morzem, zresztą widzicie z tyłu morze. Są pozostałości po II wojnie światowej, są miny, zaraz zobaczycie pocisk lotniczy radziecki, a na koniec jeszcze zobaczymy latarnię morską. Chodźcie. To są miny. To są miny przeciw statkom. Tu jest to pole, o którym mówiłem. Możecie tu przyjechać, zostawić samochód, zapalić ognisko, no i zostać na noc. Jest to bezpłatna atrakcja. Juminda. Yeah, and that place with the submarine station, so it's not really far. I thought that it's somewhere here in that, like, half island. Sometimes it works like this, like you are living in the Italian. Dzisiaj jest ostatnia noc wakacji, ostatnia noc lata, więc na Estonii świętuje się to rozpalaniem ogniska, także wszędzie, gdzie się nie rozglądniemy, są ogniska. Nazywa się to noc ognisk, tłumacząc na polski, bo nie jestem w stanie wypowiedzieć niestety tej nazwy w ichniejszym języku, jest zbyt trudna, no ale wszyscy ludzie się spotykają, palą ogniska, świętują, jedzą, bawią się doskonale. Fajne. Przed wjazdem do Finlandii musimy zatankować, mimo że tutaj w Estonii nie jest najtańsza benzyna, ale jest dużo tańsza niż w Skandynawii. A jak wybraliśmy stację, w której tankujemy, zaraz wam powiem. Zawsze robię zdjęcie rachunku, żeby wiedzieć, ile wydałem na danej stacji i po ile była benzyna. Jak szukamy najtańszej benzyny? Otóż tak, z tego co zauważyliśmy, to benzyna najtańsza jest w weekend. Sobota, niedziela to są najniższe ceny benzyny i to są naprawdę różnice w kilku tam... No to jest spore różnice, jeżeli się dużo tankuje. Druga rzecz jest taka, więc staramy się właśnie tankować sobota albo w niedzielę. Druga rzecz jest taka, że najtańsza benzyna jest na tych małych stacjach, tych stacjach, które nie są znane, takich nie jak Orlen czy Statoil, te wielkie stacje, bo one muszą opłacić reklamy, franczyzy, mnóstwo różnych opłat, no i gdzieś te pieniądze muszą zdobyć, więc no, podwyższają cenę benzyny.
Więc najlepiej tankować na małych stacjach, które nie są znane, są w ogóle jakieś takie malutkie, zwykłe po prostu stacja paliw. Albo na stacjach samoobsługowych, tak jak na przykład ta stacja Neste. Tutaj w Tallinie nie ma takich małych stacji no name. Są za to dużo stacji samoobsługowych, więc korzystamy z tych stacji samoobsługowych, bo one mają troszeczkę niższe ceny. Zauważyliśmy też, że najlepiej tankować na obrzeżach dużych miast, bo wtedy stacje ze sobą konkurują i zawsze można gdzieś znaleźć coś tańszego. Najdroższe benzyny będą w miejscach, gdzie stacja jest tylko jedna na duży okrąg. I oczywiście należy unikać tankowania tuż przed granicą, bo tam zawsze benzyna drożeje. Patelnia? Pan. Pancake. Jesteśmy w porcie w Tallinie na statku wojskowym jednostki wojskowej Stalina. Stalina? Stalina. Odpływamy. Siną dal. Można nie jest żeglowanie. Teraz będzie wojna. It's not an alpha. To jest kopia pierwszej łodzi podwodnej, która została wybudowana w Estonii. Coś jak nasz van. Ze sklejki. No, proszę Państwa, mamy już w Estonii, w stolicy Tallina. W Tallinie zostaliśmy, są naprawiony nasz rower. Jest na razie pomalowany na czarno, ale jest i działa. Słuchajcie, jeśli chodzi o parkingi, to w Tallinie jest bardzo, bardzo ciężko znaleźć jakiś bezpłatny parking, tam gdzie można zostawić samochód, a już spać to w ogóle. Mówię o centrum, nie? Bo gdzieś daleko, daleko poza Tallinem to jest opcja. Natomiast jest bardzo dużo parkingów takich jak ten, na którym jak widzicie jest dość sporo kamperów i też samochodów osobowych. Doba kosztuje tylko 3,50 euro. Więc jak, a centrum jest o tam, to tu jest główny port, a tam za tymi dźwigami jest już to stare starówka, więc za 3,50 euro mieszkanie w samym centrum Tallina to nie jest duża opłata, więc my zdecydowaliśmy się, że dwie noce spędzamy tutaj. No, dwie doby spędzamy tutaj. Dodatkowym plusem tej miejscówki jest to, że tam jest bardzo fajne centrum handlowe, gdzie mają internet 70 megabitów na sekundę. Ładują się filmy, ściągają się filmy z niesamowitą prędkością, mają toalety, restauracje, no i wszystko, co tam człowiek potrzebuje. A będę teraz kupował bilecik, 24 godziny, kosztuje 3,50, najpierw się wrzuca pieniążki, 1, 3,50, gdzie on jest? Fuck. Kolejna chwila grozy. Zniknął, po prostu widzieliście, przed chwileczką miałem bilecik, on wypadł i zniknął, nie mogłem go nigdzie znaleźć, przez ponad 5 minut szukałem dookoła, między tymi wszystkimi samochodami, chodziłem, zaglądałem pod spód, czy nie ma czasem go tu, czy nie ma go na masce, na samochodzie,
Nie ma. W końcu poszedłem do samochodu, mówię: Kaśka, chodź mi pomóż, bo ja nie wytrzymam. No i Kaśka przeszła kilka samochodów. No był... Znaleźliśmy go, ale no był jak... 7 samochodów dalej w drugim rzędzie. Tak wiatr go wysoko gdzieś zabrał i wyrzucił za między samochody, no i Kaśka go odnalazła. No idziemy. To były nasze koleżanki z Estonii, z... Kurczę, gdzie to było? Słowenii, to są nasze koleżanki ze Słowenii. No, tutaj mają ładne kamienice, a tam, popatrz, jakieś egipskie sfinksy. Koło daty. Toaleta chyba na świecie kosztowała około 1 000 000 euro, by zrobiona z marmuru. Samo wybudowanie tej toalety futurystycznej, bo ona się świeci w nocy. Nie, tak, była to spora inwestycja, w którą zainwestował Pawin. Tak, dużo w mediach było na ten temat, nawet w polskich mediach widziałem kiedyś dawno temu informacje na temat tej oto publicznej toalety. A dzisiaj mam to szczęście, że z niej skorzystam. 20 centów tylko kosztuje wejście, więc korzystamy. Tak. Byliśmy w tym kibelku za 2 miliony euro, czy za 1 000 000 euro. No nic ciekawego, zwykły to i to. No jedne co było, to była ciepła woda i wszystko było na fotokomórkę. Ale zapach był jak z toj. Talin w niedzielę, będziecie chcieli się wybrać na mszę, to polecam wybrać się właśnie tutaj, do tej malusieńkiej, uroczej kaplicy pod wezwaniem świętej Katarzyny Sienejskiej. Są to odprawione msze w języku polskim o godzinie 16 przez ojca Dominikanina. No przepiękne miejsce, fantastyczne, stara kaplica, zresztą widzicie teraz sami, no jest to malusieńkie miejsce, mieści się tylko kilka osób, dlatego msze i ta liturgia jest taka fajna, podniosła. Proszę pana, jak pani się podoba w Talinie? Jest to przepiękne. Nie wiem dlaczego, o co chodzi. Te budynki są jakieś inne i one naprawdę robią wrażenie starych, bo niby krakowski rynek jest stary i tak naprawdę jest to podobnie do krakowskiego rynku. Na przykład są restauracje wokół, są starsi dziadkowie, którzy se siedzą, bo ich stać w tych restauracjach. A jednak jest takie uczucie się ciężar, że jest to stare miasto, naprawdę stare, purpurowe miasto. Ja jestem jeszcze wciąż młoda na szczęście. Kaśka, jak będziesz mi nieposłuszna, to skończysz jak ta pani. Popatrz się na nią. Jak nie będziesz słuchać męża, to skończysz cykuta do wozu. Wątpię, żeby czekały ją teraz przyjemności. Lepiej, żebyś ty nie widział, co się tobie stanie. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. A teraz pokażemy wam, jak odbierać kwiaty od męża. Ciekawość. Podejście drugie. Kochanie, mam dla ciebie prezent. Kwiaty?
Dla mnie? Nie wierzę. Nie wierzę! Nie wierzę! Dziękuję! Dziękuję! To jest prawidłowa reakcja, jak powinno się ubierać kwiaty od męża, tudzież od chłopaka, od ukochanego. Tallinn to nie tylko stare budowle, to również bardzo nowoczesne, przepiękne. Nowoczesna architektura. Tak, nowoczesna architektura. Również Tallinn, to się równa. W Tallinie.